Witam Was. Jesteśmy w Krakowskim Parkingu Linowym. Zaczynamy trasę wysoką. Zaczynamy od wejścia po drabince. Jesteśmy tutaj już po raz piąty raz. Tym razem się jest parę zmian, więc będziemy obserwować po prostu, co tu się zmieniło. Stara trasa, wysoka, podejrzewam, ma zakończenie zmienione. Tam był taki zjazd wcześniej, teraz został on zmieniony. Zobaczymy na co. A tak to przechodzimy przez całą trasę z powrotem. W pierwszej kolejności druga też przeszkoda. Łatka. Tutaj będziemy mieć most, bo mamy nisko ustawiony ten, więc to jest most typu V. I możemy ruszać. O, nieźle się buja. Mamy fajną pogodę. Tutaj słońce nas nie dopieka, bo jesteśmy w lasku, więc cień tutaj na nas pada, ładnie jest, więc jest przyjemnie. Tu już mamy obok nową trasę budowaną. Już sporo klientów jest na tej trasie. Teraz kolejna wkładka. Pokonujemy ją dość szybko. No i pod spodem mamy tą nową... Dzień dobry. Nową trasę. I tu będziemy mieć zjazd na sankach. Ale będzie fajnie. Tutaj mamy dwulinowy most. Okej. No ciekawe przeszkody będą na dole. Teraz mamy most birmański. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie sprawiać problemu. Krok za krokiem idziemy do przodu. Nie, jesteśmy na drugiej stronie. Stawik obok. A teraz będziemy mieć tunel. Okej. Jesteśmy. Dobra. Mamy równoległe trapezy. Albo bela. To będzie bela, bo tu trapez na porządkę. A to będzie równoległa bela. Tu kiedyś chyba makaroniki były. Tak mi się wydaje. Molo zostało zrobione. Dużo się pozmieniało. Ciekawie. No, teraz trapezy. No to zaczynamy. No, teraz będzie większy tutaj ruch. Jak mamy kolejne trasy. Thank you.
I co teraz? Zjazd. Tam lino skoczek będzie. Ciekawie. Dużo się zmieniło. Nieźle dużo. Dobra. Przekładaniec. I możemy jechać. Let's go! I teraz będą makaroniki. Kolejna przeszkoda za nami. I teraz... teraz będziemy mieć... Szczemiona równoległe. Jedna z trudniejszych. Teraz żebym się nie pomylił, nie tędy, bo się zaplączę. Czyli muszę po tej stronie. Okej. No i dobra, dajemy. Z cięższych zadań. Tylko, że trudno jest przełożyć nogę. Tutaj spróbujemy przeskoczyć dwa szczemiona. Okej. Nie jest to łatwe. Dobra. Jest. Udane. Transfer na drugą stronę. Nie jest to łatwe. Kładka typu H. Okej. Dobra. Jesteśmy. Moje ulubieńce. Rzadko widzę na parkach oponki. Ja skakuję od góry. Łatwiej mi jest. Łatwiej jest przeskakiwać. Poruszać się. Dobra, jesteśmy. Spoko. Teraz będziemy mieć trzylinowy most. Okej, wchodzimy w środek. Zabezpieczamy się. I możemy bujać się na linach. Jesteśmy. Teraz będziemy mieć platformę. Dość prosta, nieskomplikowana przeszkoda. Prawie możemy się czuć jak na ziemi.
No niektórym wysokość nie może pasować, ale warto spróbować. To nic nie kosztuje, a można tylko walczyć na przykład swoimi lękami. A dużo zyskujemy takim chodzeniem. Kondycję można poprawić, można balans ciała. Przeważnie siedzimy w domach, a, na przemiennie. Okej. I możemy jechać. Teraz tyle robię. Okej. Tutaj będą... To jest kładka. Kładka chyba zygzak. Tak możemy na to powiedzieć. Pytanie jak... Dobra. Tego się spodziewałem. Trochę może bujać. Okej. Jesteśmy. No i teraz siedzi, będziemy radzić. Spora. Pamiętam ostatni wypad tutaj, jak łapałem pokemony w siatce. Spokojnie. Fajnie, bo rozciągnięte. Chociaż tutaj będę miał problemy w przejściu, ale damy radę. I teraz trawersa po sieci. Dobra. Pamiętamy, chwytamy się jak najwyżej. Czyli ja troszkę zejdę sobie w dół, żeby nie męczyć mięśni. Ale na słoneczko świeci. No i niewiele nam zostało. Jesteśmy na końcu. Gotowe. Okej. Teraz kładka. I tu już była koniec trasy. Był zjazd. Teraz mamy beczkę. Przeciąganie beczki. Złą stronę. Dobra, w pierwszej kolejności musimy sami sobie przyciągnąć. Okej. Dobra. Podminamy się do środka. Gotowe. No i dobra, możemy jechać. Let's go. No, większość trasy za nas się tutaj udała. No ale resztę musimy tutaj dojechać do końca. Okej. Koniec. No i teraz już będziemy mieć zejście. Dobra. Będziemy mieć zejście po palo. Troszkę się poplątałem. Dobrze, zaplątałem. Okej. I możemy kontynuować trasę. Ostatnia przeszkoda
zakończenie. Króciutkie mamy, więc bezpieczne. Jakbyśmy czasami powoli się, to niewiele staramy. Dobra, tylko muszę się odplątać znowu. Ok. Też będzie koniec stresu.